Dzień dziecka to dla tygryska naszego ulubione wspomnienie, lecz nie lada wyzwanie. Trzeba się przecież porządnie przygotować na wielkie i huczne barwne świętowanie. Wszystkie małe niedźwiadki, liski i wiewiórki, kuny, żabki i wilczki, dziczki i borsuczki również zgodnie czekają na czerwiec pierwszego. Niecierpliwość ta nie opuszcza dzieciaka żadnego. Tylko trzy małe myszki, sąsiadki tygryska, chodziły troszkę zmartwione, zamiast się wciąż cieszyć. Cichutko narzekały, że co roku dostają od rodziców to samo. Ręcznie robione bluzeczki i różnobarwne skarpety. Ich mama miesiącami bardzo się starała, by przygotować córeczkom urocze podarki. A one, dobrze to wiedząc, smucić jej nie chciały, że tak naprawdę marzą o przyjęciu wielkim. Tygrysek, w lesie znany bardzo dobrze z tego, że uwielbia wszystkim niespodzianki robić, postanowił problem w mig rozwiązać cały i przygotować dla myszek chrupkowe zawody. Myszki bardzo nieśmiało weszły w tygryskowe progi, chociaż po cichu liczyły na może atrakcji, zobaczyły chrupkowy świat pełen kolorów, a ich ogonki ze szczęścia wpadły w szał wibracji. Mogły tu wybudować z chrupek wielką wieżę, w której bez trudu mieściły się wszystkie, wygrać konkurs szukania ukrytych przysmaków, ułożyć z chrupek kompozycje śliczne, lecz największa atrakcja, oddech wręcz zapierająca, coś, co mogły spokojnie zwać hitem miesiąca, to basenik w mysim rozmiarze, cały wypełniony chrupkami aż po brzegi, miast litrami wody. Myszki zauroczone natychmiast do niego wskoczyły. Pływały w chrupkach, nurkowały, aż opadły z siły. Lecz by przywrócić energię do wielkiej zabawy, wystarczyło schrupać kawałek kolorowej fali. Tygrysek z boku patrzył i śmiał się wesoło. Niby nic wielkiego, a zabawy wkoło było co niemiara. A szczęście maluszków było wielkie tak samo, jak i głód ich brzuszków. Bo w trakcie tej zabawy, co wszyscy widzieli, małe gryzonie dosłownie jakby pochłonęły praktycznie całą zawartość baseniku, robiąc przy tym hałasu i gwaru bez liku. Była to niespodzianka tak cudnie wspaniała, że najchętniej chciałyby, by trwała aż do rana. To będzie na pewno ich najlepsze wspomnienie. Chrupkowe, tygryskowe przyjęcie, marzenie. Kiedy już wybawione oraz syte całe, po tym dniu pełnym wrażeń do domu wracały, były tak przeszczęśliwe, że bez cienia zwątpienia cieszyły się z podarków od mamy, nie kryjąc wzruszenia. A zasypiając spokojnie, wszystkie trzy myślały, by dzień dziecka dla każdego był równie wspaniały. Podobnie życzył sobie tygrysek, mając ogromną nadzieję, że każdy mały człowiek 1 czerwca cieszy się i śmieje!